Kolejny dzień, kolejne miejsce. Tym razem Kłodzko na Dolnym Śląsku. Przypominający gwiazdę kształt twierdzy nie jest przypadkowy. Bastionowy narys dawał możliwości obrony ogniem krzyżowym, podczas którego wróg narażony był na ostrzał z dwóch stron, niezależnie od stanowiska ataku. Kazamaty wewnątrz fortyfikacji nie tylko umożliwiały skuteczną obronę, ale pełniły także funkcje magazynowe i mieszkalne. Grubość muru bastionu alarmowego dochodzi do 3,5 metra. Grube mury, odpowiedni kształt dzieł obronnych i nasypy ziemne na umocnieniach stanowiły bardzo dobre zabezpieczenie przed ostrzałem artyleryjskim. Bastion wieżowy to najdalej wysunięty na południe bastion twierdzy Kłodzko z punktem widokowym na miasto i panoramę gór. Pierwotnie w kazamatach bastionu znajdowała się prochownia, w której podczas oblężenia bezpiecznie przechowywano amunicję. W 1760 roku, będąca w rękach pruskich, twierdza Kłodzko była oblegana przez wojska austriackie. Z powodu niskiego morale dowódców oraz braku ich kompetencji, Austriacy szturmem zdobyli fortecę. Po 3 latach, na mocy pokoju w Hubertsburgu, Kłodzko ponownie znalazło się pod panowaniem Prus. Drogi komunikacyjne w twierdzy są z reguły strome. Fortyfikacja posadowiona na wzgórzu ułatwia jej obronę, ale też utrudnia transport w jej obrębie. Wmurowane w ściany pierścienie umożliwiały wciąganie ciężkich armat i sprzętu. W trakcie prowadzonych wojen twierdza musiała być przygotowana na przyjmowanie dużej ilości rannych. W tym celu zakładane były lazarety. Jeden z takich szpitali ulokowany został w tym miejscu. Przy ciężkich ranach kończyn najczęściej wykonywanym zabiegiem były amputacje. Najlepsi chirurdzy potrzebowali około minuty na amputację kończyny. Mniej sprawni żołnierze po wyjściu z lazaretu zazwyczaj przynoszeni byli do kompanii inwalidów. Tego typu jednostki stacjonowały często w twierdzach, gdzie służba była lżejsza. Co ciekawe, mamy tutaj test, którego przeprowadzali wśród armii pruskiej. Każdy rekrut musiał go zdać. Owcza góra nie dla baranów. Idziemy. Nie jest łatwo dostrzec fort pomocniczy z góry na drugim brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej, ponieważ go bujny drzewostan w XVIII wieku za czasów funkcjonowania fortu, kiedy zieleń fortyfikacją utrzymywano. W ryzach z twierdzy głównej bez trudu można było zobaczyć długie budynki koszar białych i czerwonych na owczej górze. Funkcja Z pomoc, nie rozumiem. Zarówno pomoc. Funkcja pochodnia fortu Owcza Góra polegała na osłonięciu twierdzy głównej przed
o strzałem od strony wschodniej i jednoczesnym wydłużeniu siły ognia wobec wroga w kierunku. Donjon to najwyżej położona główna fortyfikacja twierdzy i jej centrum dowodzenia. Pełnił rolę ostatniego punktu oporu oraz umożliwiał wspieranie sąsiadujących z nim dzieł obronnych. Donjon został zbudowany pod koniec XVIII wieku z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II przez Wilhelma Reglera. Po II wojnie światowej, kiedy Kłodzko znalazło się w granicach Polski, na terenie twierdzy uruchomiono fabrykę wina. Artyleria to podstawowa broń do obrony każdej twierdzy. Ze względu na zasięg używano głównie średnich i ciężkich armat. Artylerię forteczną tworzyły armaty, moździerze i haubice. Twierdzę broniło w sumie około 300 luf artyleryjskich. Najcięższe z nich ważyły około 5500 kg i strzelały na odległość około 2,5 km. Słoniczoło zostało wybudowane w drugiej połowie XVIII wieku w miejscu podzamcza rozebranego przez Prusaków i w celu osłony południowej części Donjonu. Pierwotnie w kazamatach Słoniczoła znajdował się forteczny browar. Pruski żołnierz otrzymywał dzienny przydział piwa w ilości 2 kwart berlińskich, około 1,5 litra. Picie piwa zamiast wody zapobiegało wybuchowi epidemii. Piwo forteczne miało około 2% alkoholu. Żołnierze często używali piwa w roli głównego składnika zup. Tak zwana polewka piwna jadana była z czerstwym chlebem, zwykle na śniadanie. Pierwotnie znajdowała się tu największa kazamata mieszkalna twierdzy. Szacuje się, że w wielkich kleszczach mogło mieszkać około 200 żołnierzy. Drewniane prycze, na których spała załoga, ciągnęły się wzdłuż ścian przez całą długość pomieszczenia. Żołnierze, nie mając zbyt wiele przestrzeni, kładli się dosyć ciasno, jeden obok drugiego.